Dzień dobry, Marta Omachel z tej strony. Witam Cię bardzo serdecznie. 5 wskazówek, jak osiągnąć swoje cele. Mówię z mojego doświadczenia, tak jak przeważnie mówię tutaj, chyba że jestem zainspirowana innymi osobami, wtedy również Wam przekazuję, kogo słucham, ponieważ jest tyle fajnych ludzi, jest tyle wspaniałych ludzi, z których można czerpać wiedzę i inspirować się do stworzenia swojego, że na pewno nie zabraknie nikomu. Więc 5 takich wskazówek, głównych wskazówek, a co można, na co zwrócić uwagę, aby osiągnąć swoje cele. Po pierwsze, pierwsza wskazówka. Czas i tak przemija i widać to na dzieciach najbardziej. Jeżeli jesteś mamą, a jeżeli masz swoje dzieci, to widzisz, jak szybko rosną, jak szybko się zmieniają, jak szybko robią się duże. Może masz małe dzieci, a ja kiedyś też miałam małe dzieci, a teraz moje dzieciaki już są nastolatkami i właśnie na nich najbardziej widać, że czas i tak przemija. I jeżeli kiedyś bym nie była na tyle odważna, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby nauczyć się pracy online, to prawdopodobnie nic by w moim życiu się nie zmieniło, a dzieci by i tak rosły, czas by i tak mijał. I właśnie najbardziej widać te zmiany i to, że czas upływa właśnie na swoich dzieciach. Więc jeżeli jesteście w takim etapie w swoim życiu, że nic się nie zmienia, że a może chcielibyście więcej, chciałabyś coś innego, to warto przemyśleć i zastanowić się nad tym, czy to nie jest odpowiedni krok do tego, żeby zrobić coś innego, żeby również otrzymać w przyszłości inne efekty. Wskazówka numer 2 z moich tutaj rozpisek, co zrobić, żeby osiągnąć swoje cele, jest to, że nie potrzebujesz umieć wszystkiego, żeby coś rozpocząć. Może masz w głowie swój własny biznes, może chciałabyś rozpocząć, nauczyć się, jak zarabiać dochód pasywny, może jesteś przedsiębiorcą już, może masz swój własny biznes i często takie overthinking robimy, czyli myślimy aż za dużo, wiecie? My często, szczególnie my kobiety, zaczynamy myśleć, zaczynamy gdybać, zaczynamy zadawać sobie przeróżne pytania, a co zauważyłam, bardzo, bardzo dużo z nas robi, to my chcemy nauczyć się wszystkiego przed, nauczyć się, przygotować się tak jakby do wszystkiego, zanim podejmiemy decyzję. I to akurat ja nie jestem fanem takiego zachowania, ponieważ tracimy swój czas. Tracimy swój czas. Warto jest, tak ja myślę, tak jak ja myślę, patrząc na lata, które przepracowałam w biznesie, warto jest po prostu podjąć decyzję i dopiero wtedy się uczyć. I dopiero wtedy się uczyć, wyjść krok po kroku do przodu. Wskazówka numer 3, co zrobić, by osiągnąć swoje cele, to jest to, aby się nigdy nie poddać. W każdym biznesie, jaki będziecie budować, czy to będzie tradycyjny biznes, czy to będzie online biznes, w każdym jednym, czy to będzie network marketing biznes, czy to będzie jeszcze zupełnie inny biznes, pamiętajcie, że w każdym biznesie tylko osoby, które się nie poddadzą, osiągną sukces. I każdy biznes niesie ze sobą ciężkie dni. Każdy biznes niesie dni, kiedy zaczynasz pytać siebie samej, czy w ogóle to jest dla mnie. Albo zaczynasz myśleć, że się nie nadajesz do tego. Cokolwiek byś nie zrobiła, w każdym biznesie. Gdybyś dzisiaj otworzyła restaurację, uwierz mi, że pewnie też będziesz się pytała po jakimś tam czasie siebie, czy to w ogóle jest dla mnie, czy to miało sens. Nie ma w życiu nic takiego, że podejmiemy decyzję i jest prosta droga do sukcesu. Nie ma czegoś takiego. Zawsze są zakręty, zawsze jest pod górkę, czasami jest pod górkę i czasami nie jesteśmy w stanie udźwignąć tej górki i po prostu musimy się nawet i cofnąć, albo czasami nam nie idzie, jest
rzadko kiedy, nie, nawet nie ma, nie że rzadko, nie ma takiej opcji, żeby odnieść swój sukces na prostej linii, biegniesz do celu i masz. Nie ma. I trzeba być przygotowanym na to. Rozpoczynając każdy jeden biznes, będą ciężkie dni. Będą dni, kiedy w ogóle nie będzie ci się nic chciało. Będą dni, kiedy najbliżsi mogą ciebie nie wspierać i ty sama zostaniesz z wszystkim i będziesz musiała się podnieść, otrząsnąć, poprawić koronę i zasuwać dalej do przodu. Będą też dni wspaniałe, kiedy będziesz osiągać te swoje cele, kiedy będziesz świętować, kiedy będziesz się cieszyć, kiedy będziesz zwiedzać świat, będziesz miała wszystko, ale będą też te dni, kiedy trzeba się napocić, kiedy zarwiesz nocki, kiedy nie pojedziesz gdzieś tam na fajne spotkanie, bo będziesz musiała na przykład przeprowadzić prezentację biznesową. Będą przeróżne dni i tylko osoba, która się nie podda, osiągnie ten sukces. Czwarta wskazówka, jak osiągnąć swoje cele, to jest proces. I tu chciałabym kilka więcej słów powiedzieć. I tak sobie przygotowywałam notatki do tego live'a i sobie tak myślę, proces. Ta cała droga od podjęcia decyzji jest to proces. I tak naprawdę, jeżeli się skupimy tylko na tym, żeby osiągnąć dany cel i to nas kręci najbardziej, to zapominamy o tym całym procesie tutaj, o tej drodze, która jest bardzo ważna. I tak naprawdę to nie ta końcówka jest tak ważna, bo ta końcówka trwa dosłownie parę minut. Dajmy na to, osiągniesz ten swój cel, który sobie zamierzysz i no fajnie, świętujesz. Dajmy na to, jest impreza, świętujemy, jest to jeden dzień, no nie? Nogi do góry i po prostu dajmy na to, nic nie robimy. Świętujemy, cieszymy się. Ale ten proces, ta droga tutaj, z tymi zakrętami, o których mówiłam, ta droga pod górkę i z górki, no nie, którą potrzebujesz przejść, to jest czyli ten proces jest najważniejszy. I jeżeli sobie zdamy z tego sprawę, właśnie, że ten proces jest nam potrzebny, bo bez tego procesu nie osiągniesz swoich celów, to tak zobaczysz na tą twoją drogę, może w momencie, w którym teraz jesteś, trochę inaczej. Tak popatrzysz na swoją sytuację trochę inaczej, bo może akurat jesteś w momencie w swoim życiu, że bardzo ci ciężko, że w ogóle ci nie idzie. Może jesteś w momencie w swoim życiu, kiedy masz z górki. Kurde, osiągasz swoje cele, wszystko fajnie się układa, no nie? I akurat jest wszystko super. Zależy, w jakim momencie jesteś, doceń, bo to jest proces. I te złe dni, i te cięższe dni, i te lepsze dni, to jest proces, który potrzebujesz przejść. Każdy jeden etap potrzebujesz przejść. I teraz tak, proces, wymieniłam sobie. Co ten proces robi? Co ta droga tak naprawdę robi? Proces nas zmienia. Zmienia naszą osobowość. Ten proces, ta droga nas kształci jako osoby. No bo jak mamy ups and downs, czyli mamy te lepsze dni i gorsze dni, no to potrzebujemy tutaj wstać, podnieść koronę, prawda? Otrząsnąć się i idziemy dalej. Nie zawsze jest łatwo, nie zawsze. Następnie ten proces daje nam wiarę w siebie. My z czasem, wykonując pewne czynności każdego jednego dnia, aby osiągnąć ten cel, my stajemy się pewne siebie. My mamy tą wiarę w siebie, że nabieramy tej wiary w siebie, że my faktycznie możemy osiągnąć ten cel. Może nawet i kiedy rozpoczynałyśmy, nie myślimy jeszcze, że to osiągniemy. Dajemy sobie cel, ale tak naprawdę jeszcze nie wierzymy w siebie, że my możemy to osiągnąć, że ty to możesz osiągnąć. Co jeszcze? Ten proces wzmacnia cię, jak i również uczy cię. Czyli tak naprawdę ten cały proces, który mamy od decyzji do miejsca końcowego, gdzie osiągamy swoje cele, to jest takie szlifowanie ciebie, jak się szlifuje diamenta. Diament to jest kamień, no nie, który jest taki, no,
jak to powiedzieć, który jest taki no, niebłyszczący, o tak. No nie, brak mu błysku i szlifuje się ten kamień, że i pod spodem jest piękny, błyszczący diament. I dokładnie ten proces od początku do końca to jest właśnie szlifowanie ciebie jak tego diamenta. Na diamenta, na osobę, która wierzy w siebie, staje się silna, wie gdzie idzie, zna swoje cele, liczy się z opinią innych, ale ta opinia innych nie zatrzymuje cię do osiągnięcia swoich celów, bo dokładnie wiesz, czego ty chcesz, czego ty pragniesz, więc ten proces jest po prostu konieczny. Więc podsumowując tych 5 wskazówek, które akurat tutaj mam, co zrobić, aby osiągnąć swoje cele, czyli pamiętajcie, czas i tak przemija. Jeżeli macie dzieci, to na dzieciach widać, jak szybko ten czas przemija. 2. Nie potrzebujecie umieć, aby rozpocząć, aby coś zacząć, aby zmienić coś w swoim życiu. 3. Tylko te osoby, które się nie poddadzą na drodze do sukcesu, do osiągnięcia celu, osiągną ten cel. 4. Proces szlifuje. Proces szlifuje cię na diamenta i proces cię zmienia, kształci, daje wiarę w siebie, stajesz się silniejsza, jak i również ciebie uczy. A mam nadzieję, że te wskazówki będą Tobie pomocne i zainspirują Ciebie do tego, abyś ruszyła do przodu, abyś dała sobie szansę. I zależy też, czym się zajmujesz, o tak. Jeżeli pracujesz na etat i chcesz mieć dodatkowe źródło dochodu, chcesz nauczyć się tej pracy online, chcesz tak naprawdę nauczyć się wolności, pamiętaj o tym, że wszystko jest w Twoich rękach i wszystko jest w Twojej głowie. I na pewno, jeżeli tego bardzo pragniesz, to też to osiągniesz. A te wskazówki moje mogą Tobie pomóc. Jeżeli może jesteś przedsiębiorcą i może masz już swój własny biznes i przyglądasz się również mojej osobie i temu, co ja tutaj mówię, to również chcę Ci powiedzieć, że dodatkowe źródło dochodu, a szczególnie kreowanie dodatkowego biznesu, kreowanie biznesu, który da Ci dochód pasywny, który da Ci tą wolność czasową, wolność finansową, ale też wolność pracy i przemieszczania się po świecie, że możesz sobie zabrać ten biznes ze sobą, jest również czymś bardzo wartościowym, co wiele osób do tego teraz dąży. Także zależy, jakie masz potrzeby, pamiętaj o tym, żeby nigdy się nie poddawać i zawsze dążyć do swojego celu. Ja dodatkowo chciałabym również zaprosić osoby, które przyglądają się mojej osobie i chciałyby zerknąć, jak my pracujemy online, jak my uczymy osoby przedsiębiorcze, które mają cele, chcą więcej w życiu. Chciałabym Was zaprosić na prezentację biznesową, która odbędzie się już jutro na Zoom, gdzie możesz dowiedzieć się, jak na przykład pracować w Polsce, jak pracować w innych krajach na świecie, jak pracować w Stanach Zjednoczonych. I ta prezentacja biznesowa jest dla chętnych o godzinie 2 po południu czas Floryda, a o 20 czas Polski. A jeżeli jesteś w Chicago, to 1 po południu. Mówię tak akurat te 3 takie miejsca, ponieważ mi najłatwiej to przekalkulować. Ale jutro prowadzimy spotkanie biznesowe, na które Ciebie zapraszam, jeżeli jeszcze nic nie rozpoczęłaś w swoim życiu. Jeżeli chciałabyś posłuchać, jak to działa, czym my się zajmujemy tak naprawdę, to bardzo zapraszam. Po link zapraszam już prywatnie do mnie. No i co? I do usłyszenia. Mam nadzieję, że wskazówki się przydadzą. Pa, pa.